Tutaj w założu wydechowym są takie dwa otwory. To trzeba wkręcić je w zawór wydechowy. On sobie potem swobodnie będzie tutaj chodził. Aż teraz to jest na wałku. Potem wkłada się ten wałek. I to wszystko chodzi sobie swobodnie. Olejem do mieszanki się to smaruje wszystko. Tu są oznaczenia. I teraz tu są kropki wycięte. Aż takie bardziej narysowane. I po tych oznaczeniach trzeba to wszystko powsadzać. Dobra, widzę. Tu są takie trzy tulejki na tych bolsach wszystkich. Tu masz kreskę. Tu jest kropka, tu jest druga kropka. Tu są dwie kreski, więc wałek musi mieć dwie kropki. Tu jest kropka i tu musi się pokryć z tą kropką tutaj, co jest. Tak, tam jest ta kropeczka. Nie widać jej tutaj nawet za bardzo. Ale jak się przyjrzę, to jest sobie kropeczka. No i tu jest tak samo kropeczka, która musi się pokryć z tą kreską. I tu są takie trzy tulejki. I to w sumie tutaj tyle. Teraz na to idą kolejne tulejki. Tu trzeba posmarować. Opakowanie po likwidzie. Tulejka. Tutaj kolejna tulejka. I ostatnia, trzecia. W sumie jest ich sześć. No teraz wszystko pracuje sobie płynnie, swobodnie. Nie ma problemu. Teraz sobie tylko przyłapę. Potem ewentualnie nie mieć problemu z rozkręcaniem tego. To powinno się skręcać na klej do gwintów. To tutaj, to tutaj. Żeby to wszystko nie powypadało. Tu jest git. Tu też się wkręca git. Dobra. Jest spoko. Nawet tego nie nakręcam. Teraz zawór pracuje płynnie. Tak jest zamknięty. Tak jest otwarty. Z drugiej strony jest to samo. Z boku ten dekielek pokazuje pracę tego zaworu. Podczas włączonego silnika możecie sobie to zobaczyć. Z tej strony to samo. Klejem do gwintu trzeba posmarować te dwie śrubki, które zabezpieczają ten cały mechanizm, żeby się nie odpiął. Delikatnie. To też nie ma co przesadzać. Nowy tłoczek. To jest tłok z Wosnera. Jednopierścieniowy chyba. Tak mi się zdaje. Tak, jednopierścieniowy jest. To się nie przyda. Zabezpieczenie od tłoka, stworzeń, no i w opakowaniu jest jeszcze pierścionek. Tu jest nowe łożysko korby. To jest z firmy Prox. Tu sobie zawinę go, żeby mi się nic nie stało. Tutaj sobie zabezpieczyłem to, żeby mi nie wypadło. Sznureczkiem po prostu. Dobra, jest git. Tu mam olej do mieszanki. Trzeba to wszystko nasmarować. Bo cała korba jest nowa, łożyska też. Niech tak stoi. Teraz tutaj trzeba wsadzić jedno zabezpieczenie. Strzałką w stronę wydechu. Jest jedno zabezpieczenie założone. Stworzeń to samo trzeba nasmarować.
wskoczyło elegancko. Zawsze ten teflon się trochę przydrabie tutaj. Dobra, tłok siedzi. Tutaj przy zamku zazwyczaj jest jakiś napis. W tym na przykład jest N. To znaczy, że do góry musi iść. Tu jest zamek. Tu skoczyło, tu też skoczyło. Super. Teraz tłok trzeba nasmarować. Z tej strony i z tej. Cylinder to samo. Tutaj trzeba wsadzić jedno zabezpieczenie. Nalajcie to gówno! Chyba ty. Siema. Włożyłem twoje rękawiczki. Siema. Pozwoliłem sobie. O kurwa, hopie. Co? Autobus nie mógł mnie dogonić, jak się nas spędziłem od kościoła. Tak, aż to no, ale sobie go wsiadłem, bo mówię, pod górkę to nie wyjadę, nie? No. To sobie wsiadłem w autobus, dojechałem na górkę, szybka wysiadka i hopie p***a w dół. Mam coś do picia. Mam, tam już. Zbyszko z 3 cytryny. A się chłopie nogi odcina. Obejrzyj CTM-a. Obejrzyj CTM-a. Co się chwaliłeś? Nie, ten to nawet CTM-a nie widział. Widziałeś CTM-a czy nie? Nie, jeszcze nie patrzyłem. Stoi tam. Okay. Palisz to gówno dzisiaj? O nie, nawet bezproblemowo wchodził. Co jak patrz tą stroną wkładam. Uszczelkę może przetrzyj. Po co? Ona tak, taka była. No ale się tam coś ci pociekło więcej z przodu. To ona taka była. Przepraszam, ale chłopiec w kur... Jaki jestem w kur... Nie w kurwę? Jesteś zdenerwowany. Fest. Nie, wydaje ci. Ej chłopie, wiesz co się stało? No. YZ ma identyczny rozstaw śrub jak senda. Czyli TM pewnie też ma taki sam rozstaw. Czyli w DT-cie będzie silnik od TM-a. Nie zestraj się.